Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima i w tym odcinku będziemy dalej zwiedzać tą wielką warownię ogromną. To miała być tylko kryjówka bandytów, w której mieliśmy znaleźć posłańca i finalnie tu jest po prostu tyle bandytów, że głowa mała. W dodatku masa rzeczy, no po prostu cała warownia. Oczywiście bandytę sobie tam złapmy, co się uda. Lidzie dzięki temu właściwie usprawiedliwiliśmy. Usprawniliśmy Lidię. Bardziej powinienem powiedzieć, że daliśmy jej rzeczy, które jej się przydadzą. Przy okazji ja wszedłem stamtąd, więc teraz czas pójść na dół, tak? A to wydaje się dość. Okej. Okay. No zdecydowanie są po prostu. Oni są kimś więcej. Są taka bardzo mocno zorganizowana grupa bandytów. Jakby nie patrzeć. Okej. Okay. Pułapka ogarnięta. I Lidia idzie zrobić rozpierduchę. Lidia. Lidia, masz przetrwać. To jest ważne, żeby przetrwała, więc. Lidia, żyj. Okej, okay, zmiotłem wszystkich. Dobra, rozwalmy tych bandytów. Ja spokojnie wiem, że jesteśmy po tej samej stronie, ale zabicie bandytów jest jednak ważniejsze. Okej, okay, było boom. Było boom. Bardzo dobrze. Zregenerujmy magię. Poproszę o przedmioty. Poproszę o miksturę magii. Poproszę o miksturę zdrowia. Może być. Premię do magii poproszę. Poproszę o przywrócenie magii. Dużo przywrócenia magii. Poproszę o regenerację magii. Patronach. Teraz rozbójnicy. Lidia, przepraszam. No i mnie zabił. Kurczę, to będzie trudne. Musimy wstawić tam Atronacha. Poza Atronachem. Musimy cały czas leczyć Lidię tak naprawdę. Dobra, poradzimy sobie. Spokojnie, jeszcze jedno podejście. Musimy cały czas leczyć Lidię. Atronach jest odporny na ogień. Lidia strzela z łuku. Powinno być w porządku. Ok. Teraz potrzebuję leczyć Lidię. Dobra, Lidia, przeżyjesz? Załatwisz bandytów? Załatwisz bandytów. Ok. Ja w tym czasie trochę poatakuję bandytów. I dalej będę leczył Lidię. To jest taktyka na Lidię. Ok. Jeden zmieciony. Lidia, dajesz radę. Bandyci ledwo żyją. Lidia, czego mówisz takie rzeczy w takim momencie? Dobra. Jeden bandyta i drugi bandyta nie żyją. Mamy spokój z dwoma bandytami. Pozostaje jeszcze nie wiem ilu.
ale mój Atronach sobie z nimi poradzi. Użyjmy tych sideł. A Lidia z łuku. No, podlazłaś mi, no. Gdzie jesteś? Bum, bum. Zapraszam serdecznie. Dwie kule ognia na ciebie czekają. Jesteśmy po tej samej stronie. Lidia je łopie. Co robisz? Atronach ognia. Rzucam Atronacha ognia. Finalnie. To jest, tam jest tylko już rozbójnik. Bardzo dobrze. I zginął. Okej. Okay. Czy to wszyscy? Oby to byli wszyscy. Lidia, ile ty masz strzał? Wciąż tu jestem. Czekam tylko. Ile ty masz strzał, powiedz, co? Ty masz strzał jeszcze całkiem sporo, ale dostaniesz więcej. Krasnoludzkie strzały. Orkowe strzały, norskie strzały. Tak, strzał trochę złapałem, więc to akurat dobrze, że ty je dostaniesz. Ruszajmy więc. Sprawdźmy, czy jest tu coś, co mogę sobie wziąć. Klejnoty duszy. Jakieś kufry. Weźmiemy wszystko. Mieszek. Elfia zbroja. Lidia. Będę dźwigać twoje. Mi się wydaje, czy elfia zbroja jest silniejsza od tej, którą masz aktualnie. Ty masz aktualnie. Płytą. Dobra, elfia zbroja jest słabsza. A nie, czy elfia zbroja jest z pancerzem lekkim, czy nie? Elfia zbroja. To akurat nie to. To jest to. To jest lekki pancerz. No to ciekawe. Może przyszłościowo będę musiał zakląć elfią zbroję odpowiednimi zaklęciami i sam jej będę używał. To może być nawet dobrym pomysłem. Ale najpierw idziemy głębiej. Idziemy głębiej. Kolejny bandyta, kolejne strzały. Kolejny bandyta, jeszcze więcej strzał. Lidia będzie zadowolona, tych strzał akurat potrzebuje. Ona strzela z łuku w końcu. I wchodzimy jeszcze głębiej, jeszcze większa ilość bandytów na mnie czeka. Mogę się o to założyć. O, żeśmy się wsadzili w niemałe tarapaty. O, albo i nie. Czy to jest Skyrim? Czy wychodzimy na Skyrim? Jeżeli tak, to jest całkiem miłe. A jeżeli nie? Czy nie, na Skyrim wychodzimy. Pytanie, czy będą tam bandyci, czy nie? To jest takie główne pytanie. Najważniejsze. I zaraz kolejny poziom. O! Stello. Kim jesteś? Nie wznieć pożaru. Co tu się dzieje? Wreszcie spodziewałem się czegoś więcej. Mam nadzieję, że się sprawdzisz. Wyruszyliśmy na wojnę, a ty gnidy wpadł. Podejrzewam, że zaplanował to Brurit. Ale kim jesteś? Na mój dom. Porwać moją rodzinę. Brama frontowa jest zamknięta. Masz jakiś plan? Musisz skorzystać z wejścia do kopalni, która jest za nami. Otwórz bramę frontową, a postaramy się dać ci wsparcie. Już czysto. Już udało ci się tym zająć? Oto twoja nagroda. Jeszcze raz dziękuję. Załatwiliśmy całą kopalnię bandytów. W porządku. To chyba wszystko, co chciałem zrobić, nie? Dostałem księgę zaklęć, wykrycie życia, widzę przeciane polskie żywe istoty, efekt nie obejmuje nieumarłych maszyn oraz dadr. Nic specjalnego, ale kolejne zaklęcie, którego możemy się nauczyć. Dobrze, i teraz gdzie idziemy? Zdaje się, że jedno, co mamy do zrobienia, to... zdaje się, że musimy iść do akademii. Ale najpierw chcę przejść się do Markart, zatem... naszym punktem byłaby pęknina? Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. Tak więc cóż, będziemy szli do pękniny.
To jest w tamtą stronę mniej więcej. Dokładnie chyba tam. No nie do końca tam, ale tamtędy będziemy przechodzić. Kamień rytuału. Właśnie, musimy poszukać kamienia. Kamień, który pozwoli mi zwiększyć magię. Jestem niemal pewny, że znajduje się w tej okolicy, ale... No dobra, chodźmy po prostu. Może po drodze coś znajdziemy. Pająk śnieżny. Skąd pająk śnieżny w takim miejscu jak to? Nie mam pojęcia. Oho, nie trafiłem go. Podejdźmy bliżej zatem. A może ten pająk do mnie podejdzie bliżej? To byłoby miłe. I podszedł do mnie. Jak dobrze. By się podszedł do mnie i zginął. Taka dola pająków śnieżnych. Zatem myślę, że mogę iść w dalszą drogę. Do pękniny. Idzie, idzie ze mną oczywiście. Przywołujemy sobie nowego Atronacha. Tylko, że podróż w noc. Niby pogoda ładna. A daleka droga. No dobra, idziemy. Musimy dostać się do stajni. Do powozu, którym będziemy mogli pojechać. Do Markret. Żeby przekuć amulet Galdora. A następnie, coś wykombinujemy. Tam jest jaskinia, którą już znamy. No znamy te miejsce, jakby nie patrzeć. Z magią ognia. No. Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy niepokonani, ale zdecydowanie jesteśmy silni. Zdaje się, że powinienem iść właściwie tędy. Tam jest fort. Fortu nie chcemy kolejnego zaczepiać, chyba że będziemy musieli. Portów mamy dość. Fus Roda! Dobra, zabijmy tego niedźwiedzia. Lidia, żyjesz? Powinna żyć. Strzela. Więc niedźwiedź powinien paść w miarę szybko. Te niedźwiedzie to jednak... Te niedźwiedzie to jednak skubańce. Jest ich wszędzie pełno. A my musimy uważać. Żeby taki mnie nie zaskoczył. Jak mnie zaskoczy niedźwiedź, to będzie bolało. Dobra, droga, droga, droga. W miarę dobrze idę, zdaje się. Będziemy przechodzili przez miejsce, w którym ostatnio było dużo istot, które mnie atakowały. To jest taki gaj tutaj. Zdecydowanie. Polana jesiennego cienia. Na środku polany poproszę Atronacha, coś go zaatakuje. Jeżeli nie, to jest w porządku. Jeżeli tak, to nie jest do końca w porządku. Zdaje się, że nic go nie zaatakowało. To mnie cieszy tym razem. Miejsce docelowe, idziemy tam prosto, po prostu. Motyle skrzydło. Okej. Okay. Widać, jak ostatnim razem tutaj wszystko wybiłem, to już nic więcej się tutaj pojawić nie powinno. A przynajmniej za wiele. A, przyzwoicie. Idziemy. Do stajni. Stajnie już mamy zaznaczoną. Już jesteśmy niedaleko. Jesteśmy niedaleko stajni. To mi się podoba. To mi się podoba. Królik. Zostawmy tego królika. Tym razem go nie zabijemy.
Polowanie na królika. Dobra, od tego to po prostu się usmażył. Przepraszam. Wezmę twoje mięso, żebyś się nie zmarnował. Dobra. Możemy iść dalej, do stajni. Która jest tam? Teraz gdzie jest wóz? A tak naprawdę gdzie jest wóz? Tam jest wóz, bardzo dobrze. Tutaj nic nie ma. I tym razem naszym celem będzie Markarth. Chcę wynająć wóz. Do Markarth, okej. Właź na wóz i spadamy. Bardzo dobrze. W takim razie włażę na wóz i jedziemy. Znasz Markarth? Miasto ponoć zbudowały krasnoludy. O, to jest krasnoludzkie miasto. Czyli będą budynki takie jak w ruinach krasnoludzkich? Albo podobne? To całkiem nieźle. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Oczywiście naszym celem jest przekucie tych fragmentów amuletu Galdora w cały amulet. Ponieważ chcę cały amulet. On może się okazać dość silny dla mnie. To nie tyle, że będzie zwiększał... O, tu jest stajnia, co jest bardzo dobre. Będzie mi zwiększał magię, ale też zdrowie i kondycję, jak go przekuję. Otwórz Markarth, czyli mogę sobie po prostu tutaj wejść. I tak, tu są, to jest miasto zbudowane przez krasnoludy. Niemalże na pewno. Zatem, na tronach, tam jest farma, nic się nie powinno w międzyczasie stać. Kamień kochanka. Skoczymy tam po niego? Skoczymy, zobaczmy, co on tam daje mi. Co to za kamień i jakie bonusy z niego dostanę, ponieważ muszę wymienić kamień. Ten kamień, który mam aktualnie, jest w porządku, ale te podwójne obrażenia od magii to naprawdę bardzo ciężka sprawa. Więc chciałbym wymienić ten kamień na coś, co będzie dla mnie pożyteczniejsze. To jest na tą stronę. Więc możemy tam iść na spokojnie. Wydaje się, że w miarę to jest bezpieczne zresztą. Wydaje się, że to jest w miarę bezpieczne. Jak moje umiejętności? Zaraz poziom wbija. Potrzebuję i zdrowia, i magii. Jednego i drugiego jednocześnie nie zdobędę, niestety. Tam jest moja trona, Lidia też tam jest. Zaczekajmy ze 2 godziny na nich. Zaczekajmy na nich i przy okazji na słoneczko. Lubimy podróżować ze słoneczkiem. Ładna pogoda zresztą tutaj jest. I ten kamień jest tam na górze, zdaje się. Więc wejdźmy tam, tędy chyba da się wejść nawet. Smoczek! Witam serdecznie. Czy mnie zaatakuje, czy nie? Zaatakujesz mnie, czy nie? Zdaje się, że nie. Ale to był smok. Co on tutaj robi? Fus, Roda! Ups, trochę chyba przesadziłem. Ale ten niedźwiedź trochę mnie przestraszył. Ogłuszmy go, nie ogłuszył się. Dobra, zabijmy tego niedźwiedzia już. I umarł. Był niedźwiedź, nie ma niedźwiedzia. Bardzo dobrze. Teraz kamyki. Tutaj jest kamyk. Dzień dobry. To jest kamyk. Tak, kamyk kochanków, tak? Tak, kamień kochanka. No zdecydowanie miejsce ładne może być. Co mi to daje? Wszystkie umiejętności rosną szybciej? Okej, może być. Wszystkie umiejętności rosną szybciej. Magia. To jest tu. Maska. Przywołania tronacha. To nie to. Zbroja to też nie jest to. Kamień kochanka.
Wszystkie umiejętności zostały 15% szybciej. W porządku. Ten kamień jest w porządku. Teraz to mam premię do wszystkich umiejętności, nie tylko do umiejętności magicznych. To jest dość właściwie dobre. Myślę, że przy tym kamieniu sobie zostaniemy na pewien czas, póki nie znajdziemy kamienia, który chciałem wcześniej mieć. Który chcę mieć. Ja jeszcze go nie znalazłem. Wiem tylko mniej więcej miejsce. Powinien być mniej więcej, zdaje się, w tym obszarze, tak? To wszystko, co ja wiem. Powinien być kamień taki magii, tak. Który powinien zwiększyć mi ilość magii. Czyli jeszcze nie wiem, czy on by nie obniżał regeneracji, to by było głupie. Nasz cel jest tam, tak? Powinienem iść tędy? Zdaje się, że tak. To może być odpowiednia droga. Kim jesteś? To są renegaci. Renegat Szabrownik. Z renegatami jeszcze się nie zabawiałem. Ale skoro tu są, to znaczy, że będą mnie atakować. To ja oczywiście też będę atakować. Lidia, jesteś tu? Jesteś tu. Całkiem nieźle. Z renegatami sobie powinniśmy poradzić. Poproszę o magię, o ognia. To jest kolejny renegat Szabrownik. Kim są renegaci? Załatwmy go. Lidia go załatwi. Już? Tylko na tyle cię stać? Oj, oj, oj. Zginiesz. Zginęło ci się? Chciałeś litości i teraz już mówisz, że nie żyje? Ty nie żyjesz. Dobra, umieraj. I pozwól się przeszukać. Strzały renegatów, łuk renegatów. Okej, nic specjalnego. Miecz renegatów, nic specjalnego. W sumie dziwny ten miecz trochę. Tu jest kopalnia. Do kopalni nie będę zaglądał. Nasz cel jest w innym miejscu. On jest tam. Tam jest jaskinia. Jaskinia, do której zajdziemy zaraz. Skąd ci kopalnia? Tak, kopalnię odkryliśmy. Do kopalni nie idziemy. Idziemy do tamtej jaskini, ponieważ tamtej jaskini jest coś, gdzie będziemy mogli przekuć. Gdzie będziemy mogli przekuć ten amulet Goldora. To właśnie tam zmierzamy. Jeżeli to będzie jaskinia pełna renegatów, to będzie ciekawie. Renegaci wydają się w miarę silni, więc będzie dobrze. Magia ognia jest w porządku. Droga. Dzień dobry. Strażnik Stendara. Nie podchodź za blisko. Kim jest Stendar? Jest Bogiem miłosierdzia. Niesiemy jego współczucie wszędzie tam, gdzie go brak. Poddajemy oczyszczeniu wszystkich tych, którzy krzywdzą jego dzieci. To wygląda groźnie. Oraz wszelkie żerujące na śmiertelnikach paskudztwa. Wampiry? Dedry są jednak najgorsze. Jawna pogarda dla naszego życia jest wstrętna oczom Boga miłosierdzia. Dedry. A co zakład, że jak tam pójdziemy, będziemy walczyć z Dedrą? Daj się, że mam magię do tego odpowiednią. Zaraz. Odpowiednia magia. Wypędzenie Deadry. Patrzcie, mam tą magię. Chyba przywołanie Deadry, czyli normalnej Deadry tego i tak nie odeślę. O, dobra. Ale wypróbujemy te zaklęcie prawdopodobnie już niedługo. Ale na ten odcinek to będzie na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu. W następnym odcinku po prostu będziemy dalej zmierzać do miejsca, w którym będziemy mogli przekuć ten amulet Galdora. I to wszystko. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku ze Skyrima. Cześć.